Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy 5 dzień kwietnia. Jest słonecznie. Przed nami piękny weekend po 26-27 stopni i cały początek przyszłego tygodnia. Rzepak będzie już zaczynał. Wszystko jest bardzo szybko, o 3-3,5 tygodnia szybciej niż zawsze. Teraz przejrzymy tą rodzinkę. To jest ta rodzinka, która dostawała ciasto. Nie wiem, czy pamiętacie film z marcowych prac pasiecznych. I ja później zaglądałem do tej rodziny. Zabrałem już te puste worki po cieście. I dałem ramkę z pokarmem, bo przeglądając inne rodziny znalazłem takie ramki, gdzie było za dużo pokarmu i trzeba było wycofać. Więc dałem ją tutaj jako ostatnią i już nie musiałem dawać później ciasta i włożyłem tutaj ramkę z węzą. Przez co mamy pełne gniazdo. Widzimy nawet nadbudowę. Ja wkładając tutaj to ciasto, tą węzę, wszystko czyściłem. Matka tutaj jest zeszłoroczna. Tutaj widzę czerw trutowy od góry. Tam niżej piękny czerw na pszczołę. I w momencie, gdy ja widzę taki czerw tutaj, to ja nie muszę tych ramek rozrywać. Przeważnie tego nie robię, bo teraz nie ma czasu, gdzie jeszcze będzie jakiś nastrój rojowy, czy trzeba tam to wszystko kontrolować. A jak chcemy dosyć szybko i sprawnie przejrzeć pasiekę, to nie zawsze trzeba wszystkie ramki. Ja wam pokażę tą węzę. Ona tutaj jest 6 dni. Może 7. Nie mniej, nie więcej. Z tej strony jest odbudowana. A z tej strony widzę, że już jest zaczerwiona. Jajka są. Więc tak, no nie będę, no tutaj widać czerw kryty dalej. Zrobimy tak. Mam nadzieję, że to widzicie. Jest tam cała ściana czerwiu krytego i tutaj tą ramkę w takiej samej pozycji, jakiej była. Z jednej strony już jest zaczerwiona, z drugiej jeszcze nie. Matka sobie tutaj przejdzie i zaczerwi. Tutaj mają ten pokarm, który włożyłem wcześniej z innego ula, żeby już nie dawać ciasta. Żeby miały ten pokarm, ul jest cięższy przez to. Teraz już tak nie zużywają. Ja już w ogóle zauważyłem nakrop. Na ramkach z czerwiem już się leje gdzieniegdzie, bo były takie temperatury po 25 stopni, więc naprawdę już pszczoły zaczęły przynosić sobie nektar. I teraz w zasadzie nie będziemy tej bryły całej tutaj ruszać, tylko ściągniemy tą zabudowę woskową, wcześniej zganiając pszczoły i postawimy im nadstawkę bez kraty. Jeszcze ja o tej porze jeszcze nie daję krat. Krata będzie dopiero, gdy będę dawał duży korpus i przekładał ramki z czerwiem z 3 do górnego korpusu, a na dół dawał węzę i susz i wtedy będę dawał kratę, matkę zamykał na dole, ale to dopiero za jakiś tydzień, jak już pszczoły pojadą na rzepak, wtedy będziemy takie zabiegi robić. Na razie niech się to wszystko wzmocni, niech zagospodarują tą nadstawkę, którą ja im teraz położę, tylko zgonię te pszczoły i zabiorę tą zabudowę, bo ramki by się nie zmieściły tutaj. Trzeba to ładnie oczyścić. Zgniotłem pszczołę ręką. Dlatego zostałem urządlony. Dlatego trzeba zganiać dokładnie te pszczoły, żeby ich nie zabijać. Niestety tą zabudowę woskową trzeba usunąć. Ona się pojawia nie zawsze, ale gdy jest ciasne już gniazdo i dosyć duży pożytek, to pszczoły tutaj budują tą folę, pchają do góry. A jak jest powałka, to i tak zawsze jest jakiś tam pół centymetra, centymetr luzu i one i też budują i to trzeba oczyszczać, bo później jak położymy na to nadstawki, to te ramki nam będą wstawać w tym górnym korpusie. A jak to sobie wszystko ładnie oczyścimy, to nie dość, że mamy sobie taką kuleczkę wosku, to jeszcze wszystko nam ładnie pasuje. Ja w tym roku przygotowałem na wszystkie ule takie zestawy, 4 ramki węzy w środek i po bokach 3 ramki suszu i 3 ramki suszu. I teraz sobie to wszystko tutaj ładnie ustawiam, bo jeszcze nie wszystkie ramki są hoffmanowskie. Staram się wycofywać te nie hoffmanowskie, ale to trochę trwa i część ramek mam właśnie takich, że muszę ręcznie to sobie wszystko tutaj ustawiać.
Tam się takie pszczoły rabujące tutaj pojawiają. I ta nadstawka chwilę czekała. Okej. Okay. Ten oto sposób mamy poszerzony ul o nadstawkę. I tak jak mówię, daje przy takich pogodach jak będą teraz, daje tym pszczołom tydzień. W przeciągu tego tygodnia ten ul i cały ten rząd, który zaraz zrobię w podobny sposób jak ten ul, pojedzie na rzepak i następne filmy pewnie już będą z terenu, gdzieś tam, gdzie ja się tam poustawiam na rzepaku. I wtedy, jak już się to wszystko ładnie zagospodaruje, ja poszerzę taką rodzinę pszczołom o duży korpus suszu i węzy i zrobię rotację czerwiu i zastosuję kratę odgrodową. I z tego wszystkiego będzie film. W dzisiejszym materiale to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pewnie przed Wami tydzień ciężkiej pracy, bo było kilka dni chłodu, a teraz znów po 20-25 stopni, więc trzeba wszędzie zajrzeć i wszędzie poszerzać, bo będą się pojawiać dzikie zabudowy, zabudowy pod ramkami. A jak ktoś nie przypilnuje, to myślę, że za tydzień, za dwa tygodnie, jak będzie bardzo ciasne gniazdo, to już się będą pojawiać jakieś tam miseczki, mateczniki, może zaczerwione mateczniki i już powoli wchodzimy, będziemy wchodzić w moment nastrojów rojowych. Jest to dużo wcześniej niż zawsze, bo i rzepak jest dużo wcześniej niż zawsze i wszystko w zasadzie, 3 tygodnie. Widziałem tam zdjęcia, że już akacje puszczają liście, więc no to będzie ciekawy rok.